Postępowania dotyczące oskarżenia Władysława Kiszczaka. Przepraszam bardzo za opóźnienie, bo z przedłużenia posiedzeń wcześniej wyznaczonych. Na posiedzeniu nie stawił się oskarżony Władysław Kiszczak, zawiadomił mnie prawidłowo. W jego imieniu stawił się adwokat Grzegorz Majewski. Czy z oskarżycieli posiłkowych ktoś się stawił? Nie stawił się oskarżyciel posiłkowy, czy podczas w podkładzie. W imieniu oskarżycieli posiłkowych nie stawił się do relacji z wyborem pokoleniowości Bednarkiewicz. Nadesłał do akt sprawy w dniu 3 czerwca wniosek o przedłużenie terminu do przedstawienia ewentualnych uwag odnośnie opinii biegłego, która została doręczona na adres kancelarii w dniu 17 maja 2013 roku oraz do zajęcia stanowiska w sprawie przesłuchania biegłego z uwagi na utrudniony kontakt z mocodawcą o kolejne 7 dni. Następnie w dniu 4 czerwca, więc dzień później, do wydziału wpłynął wniosek pełnomocnika o odroczenie terminu posiedzenia wyznaczonego na dzień 5 czerwca z powodu kolizji terminów proces przed Sądem Okręgowym w Katowicach bez podania sygnatury akt oraz wniosek o udostępnienie dokumentacji, jaką stworzyli biegli przy wydawaniu opinii, w szczególności o dołączenie pełnej dokumentacji badań klinicznych, a w tym dotyczącej prowadzonej planoterapii, o której mowa na stronie 7 opinii, oraz zajął stanowisko o uzupełnieniu opinii przez określenie, czy stan jest nieodwracalny, jakiego rodzaju leczenie winno być zastosowane. Nie stawił się również pełnomocnik adwokat Janusz Margasiński, który w dniu wczorajszym o 18.31 przesłał faksem prośbę o odroczenie terminu posiedzenia z uwagi na niemożność wzięcia udziału z powodu choroby, co załącza kopia zwolnienia lekarskiego niepoświadczonego przez biegłego sądowego, data wystawienia tegoż zaświadczenia zwolnienia lekarskiego jest na 20 maja 2013 roku z ramienia za Solidarność. Się nie stawił. Czy stawili się biegli? Pani doktor Krystyna Tarczyńska. Jestem. Proszę Państwa, zatem proszę tak zająć miejsca, jeżeli Państwo chcecie brać udział przynajmniej w tej części posiedzenia, żeby Państwo biegli mogli. Ja poproszę chwilowo o zajęcie tutaj miejsca, dobrze? Panią doktor. Czy stawił się Pan biegły profesor Janusz Heitman? Tak. Proszę uprzejmie. Stawili się przedstawiciele radia i telewizji oraz publiczność. Rozumiem, że Państwo chcecie brać udział w posiedzeniu, gdzie publiczności. Sąd postanowił. Zezwolić. Przedstawiciela radia
i telewizji oraz publiczności. Artykuł 357, paragraf 1 KPK w części jawnej posiedzenia, a zatem niemożliwy będzie udział tychże osób w czasie przesłuchania wieków. Uprzejmie, czy pani prokurator chciałby pan zająć stanowisko co do zarówno wniosków pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, jak i decyzji sądu, które zawarły w trybie artykułu 47 KPK? Znaczy, jeśli idzie o, ma tylko wiedzę odnośnie pana Wacława Samarka-Śleskiego, bo on faktycznie choruje, bo sygnalizował mi to i jeżeli sąd to pójdzie. Znaczy, ja bym chciał, żeby pan zajął stanowisko w swoim imieniu. I może troszkę głośniej, bo nie słyszymy. W swoim imieniu. To znaczy, ja dzisiaj proszę o kontynuowanie posiedzenia z moim udziałem, natomiast będę jeszcze wnosił, popierał wniosek pana mecenasa Margaszyńskiego, jeśli idzie. A co do innych, to się nie wypowiadam. Zgłoszę wniosek. Popieram wniosek i wnosi o kontynuowanie w dniu dzisiejszym. Posiedzenia. Przepraszam najmocniej, sąd wydał zgodę na udział przedstawicieli, ale państwo wiecie, jak powinniście się zachować na sali i myślę, że mamy warunki lokalowe takie, jakie mamy i ja nie życzyłabym sobie, przepraszam najmocniej, ale oglądać pana zupełnie z drugiej strony, mając przed sobą to, co mamy, łącznie z tymi plecakami wszystkim. Proszę państwa, na zasadach takie, które w sposób godny, tak jak to miejsce powinno wyglądać, że zapadają życzenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, żebyśmy mogli prowadzić to posiedzenie. Dobrze? Także proszę to uszanować, bo z uwagi na też na warunki, po prostu skończy się to tak, że będziemy procedowali bez udziału, czego bym nie chciała zarówno ja, jak i pewnie państwo, prawda? Więc tak, aby to nie zakłócało przebiegu posiedzenia. Wnosi o kontynuowanie w dniu dzisiejszym posiedzenia. Sygnalizuje, że będzie miał wnioski. Jak również popieram stanowisko adwokata Janusza Margaszyńskiego, do którego oświadcza, iż jest chory. Panie mecenasie, czy chciałby pan zająć stanowisko? Tak, sądzę, co do obecności mediów na posiedzeniu, oczywiście interes społeczny przemawia za tym, żeby mogli uczestniczyć w posiedzeniu i nie zgłaszam sprzeciwu. Co do kwestii formalnych dotyczących wniosku o odroczenie rozprawy, posiedzenia, proszę o uwzględnienie wniosku, ponieważ przepisy polskiego prawa. Nie zgłaszam sprzeciwu z uwagi na interes społeczny, który zawiera. Który za tym przemawia. Co do wniosków o odroczenie posiedzenia. Przepisy polskiego prawa przewidują określony rygor usprawiedliwiania nieobecności. I tym rygorom niestety żaden z pełnomocników nie sprostał, przedstawiając wyłącznie informację medyczną o stanie zdrowia, bądź informację o spraw. Przewidują rygory co do sposobu usprawiedliwiania nieobecności.
Pana Skolnickiego. Pan Gregorem. Jest z drugiej strony udział w posiedzeniu jest obowiązkowy. Sąd może procedować pod nieobecność stron, które zostały prawidłowo zawiadomione. A na podstawie artykułu 360 paragraf 1 punkt 4 KPK wnoszę o wyłączenie jawności do sprawy posiedzenia. Oświadczam, że nie podnosi na podstawie 360 paragraf 1 punkt 4 KPK. Włączenie jawności tej części posiedzenia, w trakcie której będą przesłuchiwane wyniki lekarza na okoliczności, do których obowiązuje tajemnica lekarska. A jak sąd wskazał w postanowieniu 31 października 2012 roku w zakresie stanu zdrowia i informacji o chorobach oskarżonego, interes publiczny nie może być nadrzędny. Interes publiczny nie może być nadrzędny. Dziękuję bardzo. Nadrzędny. Panie prokuratorze, co do ostatniego wniosku? Przychylam się do tego wniosku. Przychylam się do wniosku obrońcy oskarżonego o wyłączenie zakreślonej przez obrońcę części jawności posiedzenia. Sąd postanowił wniosku pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, czesłego głosego prokuratora Macieja Bednarkiewicza oraz pełnomocnika adwokata Jana Grosińskiego o odroczenie posiedzenia nie uwzględnić, albowiem zgodnie z treścią artykułu 339 paragraf 5 KPK w posiedzeniu w przedmiocie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, o zawieszeniu postępowania. Strony mogą brać udział, jak również ich pełnomocnicy, jednak ich udział nie jest to obowiązkowy. Wyższe pozostaje w zbieżności z regulacją zawartą, ogólną regulacją zawartą w artykule 96 KPK dotyczącą udziału stron i innych osób w posiedzeniu, których interes wymaga zawiadomienia, co też sąd w mniejszej sprawie uczynił ze znacznym wyprzedzeniem, przesyłając również odpis opinii biegłych i dlatego też zdaniem sądu nie ma powodów do tego, żeby w dniu dzisiejszym nie przeprowadzać zaplanowanych czynności, w szczególności wysłuchania obecnych biegłych. Nadto na marginesie jednakowoż sąd chciałby podkreślić, że również z uwagi na formę, która nastąpiła, zwolnienie lekarskie mecenasa adwokata Janusza Margasińskiego zostało wystawione 20 maja. O posiedzeniu byli pełnomocnicy zawiadomieni ze znacznym wyprzedzeniem, natomiast w dniu wczorajszym o 18.31 wpływa faks takiej treści, jak również wnioski mecenasa Macieja Bednarkiewicza, gdzie jednego dnia wpływa o wydłużenie terminu do ustosunkowania się, a następnego kolizja przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Rozumiem, że ta kolizja powstała już po wyznaczeniu posiedzenia sądu w niniejszej sprawie. Niestety pan mecenas nie wskazał sygnatury akt sprawy katowickiej, którą ewentualnie moglibyśmy
podjąć jakieś czynności. Nie jest to obowiązkiem oczywiście, ale z pewnością byśmy takowe czynności podjęli. I dlatego też sąd uznał, że z uwagi na to, że nie ma obowiązku uczestnictwa instytucji, ewentualnie substytucji, ze strony sądu zachowane zostały wszelkie rygory i zostali z odpowiednim wyprzedzeniem obaj pełnomocnicy zawiadomieni, a zatem nie ma powodu, żeby w dniu dzisiejszym nie przeprowadzać zaplanowanych czynności. Poniżej. Sąd postanowił na mocy artykułu 360, paragraf 1, punkt 4 KPK w związku z artykułem 181, paragraf 1 KPK a contrario wyłączyć jawność posiedzenia w części. To jest na czas przesłuchania psychiatrów z uwagi na ważny interes prywatny, a także z uwagi na regulacje dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy, informacji niejawnych związanych z wykonywaniem zawodu tej tajemnicy lekarskiej, gdzie ustawodawca postanowił, iż osoby takie są przesłuchiwane z wyłączeniem jawności. Poproszę o opuszczenie sądzie, sali. Jako lek środowisko represjonowanych zgłaszam sprzeciw manipulacji. Nie może tak być. Wysoki sądzie, nie może być tak, że się chowają oprawcy, mordercy tych ludzi za jakieś sztuczki prawne. Za rzekome choroby. Za rzekome choroby. Pytam się, czy ten oskarżony dzisiaj leży w łóżku, w szpitalu? Pójdziemy zobaczyć. Idźmy zobaczyć, jakim prawem. Ja poproszę. I dlaczego to nie wysoki sądzie? Interes od interesu publicznego. Dzięki takim ludziom jak tutaj represjonowanym sąd ma orła w koronie, a nie wronę. I winniśmy dbać o rzetelność, uczciwość procesu. Nie może być tak. Jaki interes społeczny, że leży, ile razy był chory? Nie przeszkadza mu dochodzić parę dni temu z siatką po bazarze. Nie przeszkadza mu samolotem latać na Wyspy Kanaryjskie na odpoczynek. A do sądu nie jest w stanie przyjść? Jakim prawem? Chcemy widzieć twarz. Niech powie, dlaczego zamordowano Przemyka. Dlaczego wydał rozkaz na bójku strzelania i mordowania? Jak to zbrodniarzy stanu wojennego w Polsce po tylu latach żaden sąd nie jest w stanie rozliczyć? Nie może tak być. Bezradny. Sąd jest bezradny? No. Wysoki sądzie, nazywam się Janusz Fatyga, mieszkam w Łodzi, z Sprinterów, 7 mieszkania w Sprinterów. To jest zdrada interesów Polski, po prostu. To jest hańba. To jest w ogóle, będziecie rozliczeni za to wszystko. Nie będzie drugiego okrągłego stołu. Nie będzie drugiego okrągłego stołu. Rozliczymy was. Na białą! Prywata! Na Białoruś! 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 Halo? Proszę Państwa, w związku ze świętem wolności, które jest w naszym kraju świętem oprawców przede wszystkim, bo oni się cieszą z całkowitej bezkarności, postanowiliśmy jako przedstawiciele środowisk
opozycji demokratycznej, która walczyła o niepodległość, demokrację, o praworządność, zakończyć tą trwającą ćwierć wieku farsę pseudosądów, które w oczywistych sprawach zbrodniarzy Kociołka, Jaruzelskiego czy Kiszczaka nie potrafią ich skazać. Oczywiście chodzi po prostu o ochronę przestępców i całego tabunu za nimi dyspozycyjnych innych funkcjonariuszy. Ponieważ się z tym nie godzimy, to postanowiliśmy zmienić formy protestu. Dotychczas składaliśmy projekty ustaw, zbieraliśmy podpisy, wysyłaliśmy petycje, składaliśmy 500 różnych oświadczeń, wniosków, proszę Państwa, robiliśmy udokumentowanych prawnie i faktycznie. Robiliśmy przez lata wszystko, co się da, żeby było grzecznie i kulturalnie. Ponieważ znowu się chce wyłączać jawność, chce się znowu nas mamić rzekomą chorobą psychiczną pana generała Kiszczaka, co mi przypomina historię pułkownika Zygadło, który zabił moją matkę, po czym po tygodniu wydano mu zaświadczenie, że jest chory psychicznie. No bo to oczywiście ze szpitala MSW dowolny lekarz może wystawić dowolne zaświadczenie dla Jaruzelskiego i Kiszczaka. Ale ponieważ latają samolotami do Moskwy i do Afryki, to wiadomo, że zdrowie mają bardzo dobre, zresztą są leczeni w najlepszych klinikach. Myśmy w związku z tym postanowili zmienić formy protesty i rozpocząć w Polsce protesty, tak jak kiedyś we Francji robili więźniowie reżimu Vichy, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na oderwanie się z wymiaru sprawiedliwości od swojej podstawowej misji, czyli szybkiego osądzania spraw i no, rozliczania prostych rzeczy. No tu akurat zbrodnia jest oczywista. Kiszczak wydał szyfrogram wyrażający zgodę na strzelanie na kopalni Manifest, Lipcowy, kopalni Wujek, w innych zakładach pracy do bezbronnych robotników z broni maszynowej. I ta cała sprawa, proszę Państwa, akta liczą jedną kartkę. Jest jeden szyfrogram. Nie ma w aktach nic. Od tylu lat toczy się proces wokół połowy kartki maszynopisu. To jest po prostu kpina. Dosyć kpiny. Kolega Janusz, szef, jeden z liderów naszych środowisk kombatanckich z Łodzi, włączył się do tych działań naszych dzisiaj. Był kolega Miernik, są koledzy z Opola, Częstochowy, z Bydgoszczy. Postanowiliśmy rozpocząć fazę działań, w których będziemy czynnie się sprzeciwiać. Oczywiście z pełną świadomością, że być może zorganizowana grupa przestępcza w wymiarze sprawiedliwości zamiast zacząć działać praworządnie zdecyduje się na to, że będą nas zamykać do więzień. Czyli będą chcieli odpowiedzieć na jeszcze większą no, swoją arogancję, kolejną eskalacją przestępczych działań wobec nas kombatantów. I tak jak już zresztą dali przykład sprawy Jaruzelskiego, gdzie Jaruzelskiego zostawili na wolności, a mnie zamknęli do więzienia. Tak, to będą szli tym drogą i będą może nas na miesiące czy lata chcieli zamykać. Proszę bardzo, jesteśmy do dyspozycji. Siedzieliśmy już parę lat. Komunistyczne więzienia, więc i te wytrzymamy. Te wytrzymamy. I proszę Państwa, zobaczymy, jeżeli w tym kraju ma być standard Ukrainy czy Białorusi, mają być więźniowie polityczni, to jak taka jest decyzja władz, to będą mieli, to jesteśmy do dyspozycji. Albo się to zmieni, zorganizujemy czynny opór we wszystkich ośrodkach w Polsce, akcję bezpośredniego przeciwstawiania się po prostu łajdactwu, kłamstwu, deprawacji podstawowych pojęć uczciwości, rzetelności, wiarygodności, służenia obywatelom. Po prostu tu mamy do czynienia z instytucjami i z ludźmi, których wskazywał Kiszczak, mianował Jaruzelski, dyspozycyjni funkcjonariusze w sądach, w policji, w prokuraturze, no w prokuraturze, żeby wskazać zastępca szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pułkownik Sławomir Gorzkiewicz, oskarżał nas jako porucznik o próbę zerwania jedności sojuszniczej z bratnim Związkiem Radzieckim i o to, że kłamaliśmy w sprawie Katynia, że zbrodni dokonali Rosjanie. Dzisiaj ten towarzysz porucznik jest dzisiaj pułkownikiem, no jedną z najważniejszych grubych ryb w prokuraturze wojskowej, to samo prokurator Artur Kasyk w cywilnej prokuraturze, który nas aresztował na polecenie zresztą Moskwy w gabinecie Kiszczaka, skuli mnie w kajdanki, zawieźli na Rakowiecką na 2 lata i ten facet jest dzisiaj w ścisłym kierownictwie Krajowej Prokuratury. No można by po prostu opowiadać sędzia Kryże, prawda, tutaj z tego gmachu, najbardziej dyspozycyjne sprostytuowany sędzia opisany przez profesora Strzembosza w świetnej książce o sędziach stanu wojennego, no awansowany na wiceministra sprawiedliwości. No dosyć tego bezprawia. Ma tu być normalnie,
jawnie, zgodnie ze standardami europejskimi, uczciwy proces ma mieć Jaruzelski i Kiszczak, mają być w ciągu roku, tak jak są standardy europejskie, osądzeni, wsadzeni do więzienia na Rakowieckiej, gdzie jest najlepszy szpital więzienny w naszym kraju. Mogą być w innym oczywiście szpitalu, mogą w szpitalu w Hadze dla zbrodniarzy wojennych, proszę bardzo, czy tam przeciwko ludzkości. Jesteśmy otwarci, gdzie mają przebywać. Prezydenta Egiptu na łóżku przywieźli na salę rozpraw, więc mogą dla Kiszczaka Jaruzelskiego przywieźć tu łóżko, są duże sale i ich sądzić. Nie ma zgody i nie będzie zgody na bezprawie, kpiny z obywateli, szyderstwo, zaraz o pana przykładzie też powiem. Nie ma zgody, proszę państwa, i dlatego porozumienie środowisk kombatanckich, które w tej chwili przyjęło formułę ruchu niezłomnych, postanowiło kontynuować, rozpocząć i kontynuować w całym kraju tego typu akcje we wszystkich ważnych sprawach, które dotyczą funkcjonowania w wymiarze sprawiedliwości przestępców i ochrony zbrodniarzy komunistycznych. To jest w tej chwili plan minimum, który podjęliśmy w porozumieniu kilku ośrodków. Myślę, że rozszerzymy to też, mamy propozycje z innych organizacji, żeby połączyć siły. Ale jesteśmy w trakcie rozmów, nie będziemy tego w tej chwili przesądzać. W każdym razie zaczynamy kampanię czynnego przeciwstawiania się z założeniem, że wracamy do więzień. Czyli założyliśmy Stowarzyszenie Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych. Lecz z mafią. Proszę bardzo, zaraz będzie pan. Mówi pan o walce z bezprawiem, a rozpoczynacie ją państwo od znieważenia sądu. Mam więc pytanie, czy się przypadkiem te idee nie rozmijają? Tak, rzeczywiście podjęliśmy działania, w których wystąpiliśmy przeciwko powadze sądu. Ponieważ uważamy, że ten sąd utracił w wyniku swojego wieloletniego bezprawnego działania podstawowe atrybuty wiarygodności i służenia obywatelom i prawu. I my w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego, tak jak za czasów komunizmu, biorąc na siebie jawnie odpowiedzialność, z imienia i nazwiska za to, co robimy i mówimy, biorąc na siebie również ewentualną karę i odpowiedzialność, uważamy, że racją wyższą jest zaprotestować i dać przykład i zmobilizować innych, niżli zaciskać zęby i patrzeć na tą parodię wymiaru sprawiedliwości, w której mówi się nam, siedźcie cicho, wyłączymy jawność. Pamiętacie, w Starachowicach wyłączyli jawność, dopiero jak przyszliśmy w 100 osób, to sąd na trzecim posiedzeniu wyłączył jawność. Ciągle jest to samo w sprawie Wujka. Trzy wyroki uniewinniające wyłączenie jawności, dopiero jak przyszliśmy grupą, skazali ich. No proszę państwa, jak nie będzie presji i nie będziemy własnym przykładem gotowi się przeciwstawić, to będzie dalej taka hucpa i bezprawie dla zbrodniarzy, raj i dla aferzystów, bo przez sprawa Sawicki, no to właściwie w każdej dziedzinie można powiedzieć, czego nie dotkniemy na każdym kroku w podstawowych sprawach, mamy ciężką zapaść w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ policją, prokuraturą i sądami kierują zbrodniarze komunistyczni. To jest problem podstawowy. Nie jest nawet głównym problemem nieosądzenie Jaruzelskiego Kiszczaka, czy tam Kociołka, bo myślę, że byliby gotowi ich poświęcić. Bo problem polega, że jest około 1000 sędziów, ponad 1000 prokuratorów dyspozycyjnych nierozliczonych. I to jest problem z naszym zdaniem podstawowy. Proszę dobrze panie pytanie. Proszę państwa, ja rozdam państwu jedną rzecz. Proszę państwa, w związku ze świętem wolności, które jest w naszym kraju świętem oprawców przede wszystkim, bo oni się cieszą z całkowitej bezkarności, postanowiliśmy jako przedstawiciele środowisk opozycji demokratycznej, która walczyła o niepodległość, demokrację, o praworządność, zakończyć tą trwającą ćwierć wieku farsę pseudosądów, które w oczywistych sprawach zbrodniarzy Kociołka, Jaruzelskiego czy Kiszczaka nie potrafią ich skazać. Oczywiście chodzi po prostu o ochronę przestępców i całego tabunu za nimi dyspozycyjnych innych funkcjonariuszy. Ponieważ się z tym nie godzimy, to postanowiliśmy zmienić formy protestu.